Witajcie moi drodzy, to znowu ja, Monika i kanał perfumowy Orient Express. Moi drodzy, nadaję dzisiaj należąco, wybaczcie mi, ale jestem przeziębiona niestety, znowu mnie coś dopadło kaszel potworny, no ale walczę, walczę. Imbir, czosnek, ce imbir czosnek, cebula, cytryna, czystek wszystko, co tylko mogę. I dzisiaj taka króciuteńka pogadanka, bo chciałam Wam o czymś powiedzieć. Właśnie wszyscy żyją wyborami w, w Stanach Zjednoczonych. No wiadomo, kto wygrał: Donald Trump. I moi drodzy, nie wiedziałam o tym, dopiero wczoraj się dowiedziałam, że Donald Trump, jakby pod jego nazwiskiem, wyszły perfumy męskie, trzy zapachy, i to w dodatku stworzone przez. Dosyć dobrych perfumiarzy. Nie wiem, czy spotkaliście się z jego perfumami. Ja nigdy nie widziałam nigdzie stacjonarnie jego perfum. No, jest to taka ciekawostka. Natomiast jeszcze o czymś innym chciałam powiedzieć. Tylko o czym? Monika, ty masz troszeczkę gorączkę. Czy ty na pewno wiesz, o czym chcesz powiedzieć? Tak. Chciałam Wam powiedzieć, moi drodzy, bo też. Wywiązała się rozmowa pod moimi filmami na temat marki Fragonard, bo ostatnio polecałam Wam zapachy miękkie, cielesne, subtelne. No i tam zwłaszcza zainteresował Was zapach hmm, Heliotrop Ginger Fragonarda. On jest w takiej właśnie butelce z takimi kwiatuszkami. I poznałam jeszcze inne zapachy z tej serii właśnie. Kiedyś robiłam recenzję róży. Ale ta róża była dla mnie za słodka. Natomiast tutaj w Anglii, w Marks and Spencer, takim dużym domu handlowym, znanym, tradycyjnym, jest w regularnej sprzedaży, są w regularnej sprzedaży od już czterech lat trzy zapachy fragonarda, właśnie heliotrop Ginger. Jeszcze jest zapach kardamonowy, kardamonowo-drzewny, w takiej bardziej zielonej butelce. Tam jest dużo kardamonu, dużo akordów drzewnych, on jest bardzo pikantny, musujący i troszeczkę podobny do Dolce Vita, tylko bardziej unisexowy. I jest jeszcze trzeci zapach, którego początkowo nie testowałam, nie chciałam testować, bo nie lubię jaśminu. On ma chyba w nazwie Pearl Jasmine, jakoś tak, w każdym razie jaśmin. Moi drodzy, i również ma te, takie kwiatuszki na buteleczce. To jest taka jedna seria, właśnie mm, perfum. Kwiatowa, kwiatowa, to jest seria kwiatowa. No i moi drodzy, ten jaśmin o dziwo bardzo mnie zaskoczył, bo. Mimo, że ja naprawdę nie lubię jaśminu, ta nuta mnie męczy, to u Fragonarda wszystko jest bardzo naturalne, subtelne, kobiece i ten jaśmin jest taki bardziej herbaciany, wiecie, tam jest dużo mm, akordów herbacianych, taki, taki ultra subtelny, delikatny, piękny, poetycki jaśmin z herbatą, właściwie herbatka jaśminowa. I też dziękuję Wam za to, co ostatnio mi napisaliście, kiedy mówiłam, że piję zieloną herbatę prozdrowotnie, przez rozum, bo wiem, że jest bardzo zdrowa, natomiast nie lubię smaku zielonej herbaty, no nie lubię i już raczej nie polubię. I też ktoś napisał właśnie, że nie poleca się pić zielonej herbaty zimą, jesienią, bo wychładza organizm, no, pewnie jest to z medycyny chińskiej. Natomiast ktoś napisał, że właśnie zielona herbata z jaśminem nie wychładza organizmu. Ja akurat właśnie mam taką herbatę. Kiedy otwieram puszkę z tą herbatą, to pięknie mi to pachnie. Natomiast w smaku to już nie jest takie super, ale piję mm, prozdrowotnie, oczywiście. I o czym to ja chciałam jeszcze powiedzieć? E, ten trzeci temat to jednak ugryzę się w język, nie będę o tym mówić. Może napomknę tylko, bo nie chcę, żeby ktoś mi zarzucał, że, że ja tutaj jakieś afery wywołuję na, na YouTubie. Nie, moi drodzy, nie, ale mam oczy szeroko otwarte, patrzę, co się dzieje. Yy, moi drodzy, jedna, osoba, kto, jedna z osób, która prowadzi kanał perfumowy, wydaje się być niestety bardzo nieufna i autorytarna i sugeruje widzom w swoich komentarzach, czy znaczy w komentarzach yy, widzów, kiedy widzowie piszą komentarze, ta osoba odpowiada w taki obcesowy sposób i sugeruje, widzą, że są podstawieni, że są z agencji marketingowych, że są ze sklepu, że są sprzedawcami. Sugeruje nieustannie jakieś dziwne teorie, po prostu, jakby sugerując ludziom, że. Nie są tym, kim są, nie są widzami, tylko są osobami podstawionymi. No bo, jak to ktoś może interesować się niszą, zwłaszcza trudno dostępną. Chciałam coś na ten temat więcej powiedzieć, ale znając reakcję widzów, to może jednak ugryzę się w język, bo ktoś mi zarzuci, że ja tutaj y, konkuruję z kimś. Nie, moi drodzy, z nikim nie konkuruję. Ja po prostu jestem za wolnością słowa, nie lubię autorytarności w zachowaniach i sugerowanie widzą, że są podstawieni. Bo interesują się niszą trudno dostępną, no jest po prostu absurdem. Tak, perfumocholicy interesują się perfumami z całego świata, yy, ściągają perfumy z, z różnych zakątków świata i to jest właśnie ten święty graal. Wielu perfumocholików chce mieć coś trudno dostępnego. Ja na przykład poszukuję unikatów i znajduję perełki w second handach lub w sklepach vintage. Czy jestem z agencji marketingowej, czy jestem podstawioną osobą? Nie, po prostu kocham perfumy, jestem otwarta, szukam tego, co jest trudno dostępne, i nie ma w tym nic złego, nic nagannego. Również to, że ktoś interesuje się niszą, no nie ma w tym nic nagannego. Dowodzi to tylko tego, że człowiek jest otwarty o szerokich horyzontach i jest w stanie wiele poświęcić, wysiłku, czasu również pieniędzy, żeby znaleźć sobie perfumy na drugim końcu świata. Także wolność słowa ponad wszystko i to by było na tyle taka króciuteńka pogadanka, ponieważ moje gardło nie daje mi więcej powiedzieć. Może to i dobrze, powinnam ugryźć się w język. Wszystkiego dobrego, dobranoc.